Pani Danuta, jak każda matka, broni swojego syna i liczy na to, że on dojrzeje do roli ojca. Jednak ostatnio Daniel znów został skazany przez sąd. A jego ojciec, Zenon Martyniuk, 49 L., ma już szczerze takiego nieodpowiedzialnego zachowania, dość. Przed nimi radosna uroczystość. Danuta i Zenek Martyniukowie szykują się do chrztu małej, laury. Który odbędzie się najpewniej w Wielkanoc. Reklama mają nadzieję, że uroczystość zbliży do siebie Daniela, 30 l. I jego żonę Ewelinę, którzy nadal mieszkają oddzielnie. Żona gwiazdora w rozmowie, znażywo przyznaje, że Daniel nie widział córki, odkąd wyszła ze szpitala. Ale, cieszy się z Laury. Ewelina codziennie przysyła jemu i nam zdjęcia malutkiej. Nie wiem, czy... Będzie miał odwagę przewinąć niemowlę i zająć się nim, ale może z czasem do tego dojrzeje, opowiada dumna babcia. Dodaje, że rozumie wątpliwości młodego taty, bo choć z zawodu jest pielęgniarką, to przez pierwsze tygodnie po porodzie bała się sama kąpać synka i prosiła o pomoc własną mamę. Martyniukowi wierzą, że Daniel się opamięta. Mamy nadzieję. Że pogodzi się z Eweliną i znów zamieszkają razem. Może w końcu zdecyduje się na terapię. To by było najlepsze rozwiązanie, mówi gazecie pani Danuta. Cieszy się, że, już 16 marca, wraz z mężem, a także z Danielem odwiedzą wnuczkę, która mieszka z Eweliną u jej, rodziców. Stara się nie myśleć o złych wiadomościach, jakie przyniósł koniec minionego tygodnia. Kilka dni temu sąd okręgowy w suwałkach podtrzymał wyrok sądu rejonowego w Augustowie z 1 czerwca 2018 R. Wskazujący Daniela między innymi na grzywne w wysokości 3000 zł za jazdę w stanie nietrzeźwości. Miał we krwi 1,47 promila alkoholu. Dodatkowo Sen Martyniuka ma zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych do marca 2021 roku, który również został podtrzymany przez sąd. Daniel nie może już wsiąść za kierownicę swojego Mercedesa. To dobry chłopak, przekonuje mama jedynaka, wierząc, że jego życie jeszcze się ułoży. W przeciwieństwie do żony, Zenon niechętnie zabiera głos w sprawie syna. Najwidoczniej nie jest dla niego tak. Wyrozumiały, jak pani Danuta. Trudno się temu dziwić po wybrykach Daniela. Zobacz więcej materiału wideo.